jestem od mniej więcej 5 lat. Dlaczego Francja? Uczyłam się języka francuskiego od podstawówki. Wyjeżdżałam potem na wakacje do Francji, pilnowałam dzieciaki bogatych Francuzów, spędzałam przyjemnie wakacje z nimi, także jakoś tą drogą. Jak wpadłam na to, żeby otworzyć grupę na Facebooku? Dla mnie to było super narzędzie do komunikowania się z dziewczynami, które poznałam. Szybciej wymieniałyśmy sobie po prostu informacje, tak jak cały Facebook na tym polega, więc dla mnie to było super narzędzie. Dziewczyny, które tutaj już się urodziły, mają już swoje grono znajomych, nie potrzebują nowych. Także trzeba było bardzo, bardzo się wysilać, żeby się z kimś zaprzyjaźnić. Z wykształcenia jestem grafikiem, pracuję rzadko już teraz jako projektant graficzny na zlecenia prywatne, a obecnie pracuję na pełen etat w startupie BlaBlaCar. Jaki mam staż w grupie? Jestem od początku, od założenia, czyli już 3,5 roku. Paryżanki, paryżanki różnią się od prawdziwych paryżanek tutejszych urodzonych tym przede wszystkim, że pochodzą z innych krajów. Przyjechały tutaj, nie znały na początku nikogo, a paryżanki, które się tutaj urodziły, mają już mnóstwo znajomych, począwszy przecież od szkoły, od przedszkola, więc nie potrzebują nowych, a my potrzebujemy. Sekret i specyfika koleżanek paryżanek polegają na tym, że jest to grupa oparta na relacji międzyludzkiej. Uczucie samotności towarzyszyło mi w momencie, kiedy miesiąc po przyjeździe rozstałam się ze swoim chłopakiem i wtedy zostałam sama, bez pracy, bez pieniędzy i bez mieszkania. No i muszę przyznać, że wtedy czułam się trochę samotna. Koleżanki, paryżanki pomogły mi samym faktem, że istnieją. I ta myśl zawsze gdzieś jest i bez względu na to, co się stanie, one są i mogę zawsze na nie liczyć. Już sama świadomość ich istnienia podświadomie mi pomaga funkcjonować we Francji. Cześć, nazywam się Agnieszka Walencik, jestem koleżanką paryżanką. Jak odkryłam grupę koleżanki paryżanki? Chciałam poznać osoby, które mają jakieś pasje. Nie tylko pracują, nie tylko wychowują dzieci, ale też żyją dla siebie. Typowa koleżanka paryżanka to osoba, która chce wnosić w grupę coś więcej. Jesteśmy kobietami, które wiedzą, czego chcą. Cześć, jestem Sandra, jestem koleżanką paryżanką. Pochodzę z Radomia, natomiast kilka ostatnich lat mieszkałam w Warszawie. Nigdy nie podobał mi się ten kraj, nigdy nie chciałam tutaj mieszkać, nie podobał mi się ten język i ta kultura. No ale tak los pokierował, że poznałam francuskiego faceta, namówił mnie do tego, żebym przeprowadziła się do Francji, a ja się zgodziłam. Tak, czuję się bardzo często samotna, właściwie codziennie, zawsze. Czuję się strasznie samotna i koleżanki paryżanki są dla mnie wsparciem. Są taką grupą wsparcia. Dzięki nim dużo rzeczy się mogę dowiedzieć, których sama może bym nie potrafiła odnaleźć, bo nie wiem, jak tutaj szukać informacji. Natomiast dzięki temu, że jestem w tej grupie, korzystam z doświadczenia dziewczyn, które mieszkają już tutaj dłużej. Cześć, mam na imię Magda.
we Francji jestem od 2,5 roku, w Paryżu od ponad 2 miesięcy. A dlaczego Francja? Paryżanka to kobieta pewna siebie, przebojowa, wyzwolona, może trochę egoistyczna. Koleżanki, paryżanki są dla mnie fajną grupą dziewczyn, z którymi się można spotkać, powymieniać się wspólnymi informacjami, mogą doradzić. Bycie paryżanką to dla mnie bycie kobietą pewną siebie, znającą swoją wartość, dążącą do celu. Polki, paryżanki to kobiety również wyzwolone, inteligentne, ale może brakuje im pewności siebie i tego mogą się uczyć od paryżanek, a paryżanki od Polek większej otwartości i nawiązywania przyjaźni. Dzięki Facebookowi, który zaproponował mi dołączenie do tej grupy, ponieważ wcześniej dołączyłam do grupy Polacy w Paryżu, także koleżanki i paryżanki zostały mi zaproponowane przez Facebooka. Wysłałam prośbę o dołączenie do grupy i otrzymałam wiadomość od Hanny Traczyk, moderatorki grupy, iż grupa ta nie działa tylko i wyłącznie w internecie, że dziewczyny spotykają się aktywnie w realu w Paryżu. Więc jeżeli chciałabym dołączyć, muszę być aktywna. W tym czasie nie mieszkałam w Paryżu, także podziękowałam i stwierdziłam, że dołączę później. Od momentu dołączenia do grupy, czyli było to rok temu, zauważyłam, że grupa się rozrasta, grupa cały czas ewoluuje, dziewczyny coraz częściej się spotykają. Powstało bardzo dużo książek, poradników odnośnie tego, kim są paryżanki. Nie każda francuska to paryżanka i nie każda paryżanka to francuska. Z wyglądu być może paryżankę możemy oceniać jako troszeczkę niechlujną, troszeczkę niedbale ubraną, ale to wszystko mimo wszystko jest zaplanowane. Przyszłość koleżanek, paryżanek. Wyobrażam sobie kolorowo. Walking down the block, I'm in the cityscape, chasing down a brick out here to meet my fate. Every day is new, every day is change. Have to ride the tidal wave as all things rearrange. Stores come and go, stories write themselves. Neighbors lived in heaven, now they're in a living hell. Nazywam się Marta i jestem koleżanką paryżanką. Dlaczego Francja? Dlatego, że w Polsce nie było żadnego profesora, który mógłby mi pomóc w pisaniu mojej pracy magisterskiej na temat żargonu motocyklistów. Natomiast znalazł się ktoś we Francji, w Paryżu, na Sorbonie, kto był chętny współpracy. Zamieszczam często posty związane z pracą, ponieważ śledzę różne fora i niekiedy widzę ciekawe ogłoszenia, które mogłyby ewentualnie zainteresować dziewczyny. Zamieszczam również posty związane z wydarzeniami z zakresu kultury. Paryżanki były dla mnie zaskoczeniem, niekoniecznie pozytywnym, ponieważ wydawało mi się, że to są ze względu na to, że są to kobiety, które żyją w stolicy mody, są zadbane i pięknie ubrane i pięknie malowane. Natomiast okazało się jednak, że Polki bardziej dbają o
o swój wygląd. Natomiast jeśli chodzi o charakter, Paryżanie są dosyć hermetyczną grupą, do której ciężko jest się dostać. Paryżanki, paryżanki są fajnymi, otwartymi dziewczynami z wieloma ciekawymi pomysłami. Nazywam się Marta i jestem koleżanką paryżanką. Pochodzę z Siedlec, z Polski, z Siedlec koło Warszawy. Na początku nie było zbyt wesoło. To wyszło mi uczucie samotności i też bezsilności oprócz tego. Pierwsze 3 miesiące, pamiętam, spędziłam na Skype'ie. Osoba, która przyjeżdża do Paryża, tutaj taki punkt, mieć taki punkt zaczepienia i znaleźć nowych przyjaciół tak naprawdę, to jest to dobre miejsce. Ale oczywiście można się zastanawiać, po co niektóre osoby się zepsuły, skoro później nie są aktywne. Dla mnie koleżanki paryżanki, to tak takie pierwsze odczucie to było takie właśnie, o nie jestem sama, taki no właśnie trochę lęk na samotność, na to, że się znalazłam w środowisku, które myślałam, że będzie bardzo fajne, bo Paryż i tak dalej, a rzeczywistość okazała się mniej różowa niż to jest na pocztówkach. Spotkałam się z dziewczynami, wtedy z panią i z dziewczynami, które były w tej grupie od początku. No i tak się zaczęło. To był przełom, odkrycie. Słońcem malowany.